Szanowni Państwo, wybiła godzina 10. Wybiła godzina 10. Wobec tego otwieram 28. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na sali. Witam również wszystkich radnych, którzy są przy swoich komputerach, ponieważ sesja dzisiejsza jest w trybie zdalnym ze względu na zagrożenie COVID-19. Żeby sesja nasza była prawomocna, musimy stwierdzić w tej chwili, czy jest kworum. Wobec tego bardzo proszę wszystkich radnych, którzy w tej chwili już są zalogowani, o potwierdzenie swojej obecności. Na razie obecnych jest 11 osób. Czekamy jeszcze na potwierdzenie 6 radnych. Musimy chwilę po prostu poczekać. Jest już pan Stapaj. To jest, proszę Państwa, jak sesja jest zdalna, to niestety czasami trzeba poczekać, aż wszyscy się... Jest już pan Rogowski się zalogował, czyli już jest 13 radnych. Jest pan Szyszka. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze czekamy na pana Hilmanowicza, na pana Kuracha, na pana Olejnika i na pana Szyszkę. 4 radnych jeszcze się nie zalogowało. Tak, jeśli ktoś ma kłopoty z zalogowaniem się, to prosimy o telefon. Można w ten sposób również potwierdzić swoją obecność. Jeszcze chwilkę poczekamy. Dobrze. Obecnych jest 13 radnych, nieobecnych 4, a to oznacza, że sesja nasza dzisiejsza jest prawomocna, czyli jest wystarczająca liczba radnych, żeby podejmować prawomocne uchwały. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panią Ewę Lewicką. Witam również panią Małgorzatę Żuralską, która na pewno nas ogląda. I w związku z tym poproszę pana starostę o zabranie głosu, ponieważ pani Ewa Lewicka, pani mecenas Ewa Lewicka i pani mecenas Małgorzata Żuralska już kończą pracę u nas, bardzo owocną pracę, za którą chcielibyśmy bardzo, bardzo gorąco podziękować. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna Rado, drodzy mieszkańcy Bartoszyca, przede wszystkim dzisiejszy nasz gościu. Chcielibyśmy w taki sposób troszkę bardziej uroczysty niż zwykle się to odbywa, podziękować właśnie pani Ewie, która pracowała u nas, to znaczy u nas, no w starostwie powiatowym od jego założenia w ogóle, czyli od roku 1999. I to jest swoisty naprawdę ewenement, myślę, że nie tylko na skalę naszego powiatu, ale pewnie wielu, wielu innych. I za tę pracę, za to wszystko, co pani tutaj dla nas zrobiła, chcielibyśmy pani bardzo serdecznie podziękować, ponieważ wkracza pani w tej chwili na zupełnie nową ścieżkę życia, to chcielibyśmy też złożyć tutaj bardzo serdeczne życzenia i gratulacje. Ja pozwolę sobie pani Ewo odczytać, jeśli pani mogłaby tutaj do nas podejść, to ja bardzo serdecznie panią proszę, bo ja chciałbym też, żeby i nasi mieszkańcy wiedzieli, o kim my tutaj mówimy, chociaż pewnie wszyscy panią Ewę znają, ale chcę tutaj
wobec Państwa odczytać właśnie taki list gratulacyjny z tej okazji, o której mówiłem. Szanowna Pani Ewa Rosińska-Lewicka, z okazji odejścia na zasłużoną emeryturę składamy Pani najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę w naszym samorządzie. Nieprzeciętne zaangażowanie, serce, życzliwość i dobre rady. Życzymy, aby ten czas okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia. Odpoczynek, relaks przy filiżance kawy i dobrej książce, by w pełnym zdrowiu mogła Pani korzystać z pięknego świata, podróżować oraz zwiedzać lub robić to, co tylko Pani sobie zażyczy. Życzymy, aby nie brakowało Pani czasu, chęci i ochoty na wykorzystanie tego etapu na spędzenie jak najwięcej chwil z rodziną i przyjaciółmi, by móc pokazać im, jak wiele dla Pani znaczą. Mamy nadzieję, że zawsze z uśmiechem będzie Pani wspominać swoje życie zawodowe. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze pamiętać spędzone z nami tutaj razem chwile. I w podpisie Pan Starosta Bogdanowicz i Pan Starosta Nadolny. Pani Uniu, ja chcę Pani to wręczyć. Chcę Pani wręczyć również tutaj taki przepiękny kwiat, który myślę, że będzie wiele lat jeszcze mógł funkcjonować. Jak się o nie dba, to one funkcjonują. Ale nade wszystko chcielibyśmy, żeby taka trwała materialna pamiątka pozostała po tej pracy, którą Pani odbyła w naszej firmie, że tak powiem. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy taką właśnie piękną statuetkę. Treść tego to jest następująca. Szanowna Pani Ewa Lewicka, i w podziękowaniu za wieloletnią, owocną współpracę z życzeniami dalszych osiągnięć w życiu cywilnym, oczywiście w cudzysłowie. I tutaj wicestarosta i starosta Bartoszyc. Bartoszyce, 28 września 2020 roku. I ja pozwolę sobie wręczyć Pani te wszystkie sprawy. Bardzo proszę. Wrzosy, piękne. Piękne wrzosy. Tak. Jeszcze tak. Może to lepsze, bo będzie Pani miała ochotę tego. Jak to się spokoi. Mówiliście kilka słów też na pamięć. Bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Jeśli Pani Dominika Pani pozwoli, to poprosimy też o kilka słów. Słuchajcie, dezynfekowaliśmy się wszyscy, więc proszę rękę, możemy sobie podać. Dobrze, to ja pozwolę sobie. Czy ja mogę? Tak, ja o, będziemy tak. Ale na Facebooka proszę mi przyjrzeć. Nie, na stronę Pani powiatu. Nie. A ja mam tutaj? Tak, proszę. Nie mogę tak. Nie, bo nie słychać, że będzie słychać. A ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za współpracę Panu Staroście. To Pan Starosta, kiedy rzeczywiście realnie przychodziłem na emeryturę, zaproponował mi dalszą pracę w starostwie, i która trwała aż do tej pory. Chciałam podziękować Panu Wicestaroście, Pani Sekretarz, Panu Przewodniczącemu, ale tak szczególnie chciałam podziękować wszystkim pracownikom starostwa. Gdyby nie oni, gdyby nie dobra współpraca z nimi, gdyby nie ich życzliwość, to prawdopodobnie aż tyle czasu bym nie dała rady pracować. Chcę również podziękować dyrektorom jednostek samorządowych i pracownikom jednostek samorządowych, z którymi przez wiele lat przyszło mi pracować, i tą współpracę wspominam bardzo, bardzo dobrze. Pięknie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no to są takie chwile, które wzruszają. No, cieszymy się bardzo, że i Pani, która odchodzi od nas, Pani mecenas Ewa Lewicka, na zasłużoną emeryturę, jest też w takim bardzo dobrym humorze i zadowolona z tego, że te 21 lat rzeczywiście upłynęło szybko i tak bardzo pomyślnie, myślę, dla nas wszystkich. Także raz jeszcze serdecznie dziękujemy. My będziemy o Pani pamiętać i tak jak tam prosiłem, proszę też o nas pamiętać. Serdecznie dziękujemy za to. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w
tym dniu również oficjalnie odchodzi na emeryturę pani, dziękuję bardzo, pani Ewa, pani mecenas Małgorzata Żuralska. Niestety z przyczyn osobistych dzisiaj rodzinnych nie mogła do nas dotrzeć. Mamy też dla niej właśnie serdeczne podziękowania. Mamy ten przepiękny wrzos i mamy tę bardzo ładną statuetkę. My tutaj zobowiązaliśmy się z panem starostą Władysławem, że po prostu my pojedziemy do pani mecenas i jej to wręczymy. Ale tutaj wobec nas wszystkich i wobec, że tak powiem, naszych mieszkańców też chciałbym w imieniu całej Rady, Zarządu bardzo serdecznie, a myślę, że i pracowników bardzo serdecznie podziękować za te też lata współpracy, bo to też było ponad prawie 15 lat współpracy. W związku z czym bardzo serdecznie pani Małgosiu dziękujemy, życzymy rzeczywiście udanego czasu, dużo, dużo zdrowia, bo ono w tym momencie jest, myślę, najważniejsze. Także dziękujemy raz jeszcze bardzo za te dni, które spędzaliśmy razem w lepszych lub w gorszych nastrojach, no ale taka jest praca. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, raz jest źle, ale zawsze potem schodzi słoneczko. Myślę, że warto naprawdę z uśmiechem wstępować już teraz na tę nową, cywilną drogę życia. Raz jeszcze dziękujemy i myślimy, że będziemy się widywać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja się również dołączam do tych wszystkich życzeń i dla pani mecenas Ewy Lewickiej, dla pani mecenas Małgosi Żuralskiej, która na pewno nas ogląda w tej chwili. Także dużo zdrowia, dużo radości życia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, po tych miłych uroczystościach przejdziemy teraz do procedowania porządku obrad, czyli na początek chciałbym ustalić porządek obrad. Porządek obrad wszyscy radni Państwo dostali. On jest znany, ale wiem, że pan starosta jeszcze w imieniu zarządu powiatu ma jedną uwagę do porządku obrad. Dlatego bardzo proszę, panie starosto, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w imieniu Zarządu wnieść pod nasze dzisiejsze obrady jeszcze kolejny projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na pana dyrektora Karola Łomeckiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Ja może przeczytam ten projekt. Państwo otrzymali, wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, otrzymali uzasadnienie. Ja przeczytam tylko projekt uchwały, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Szanowni Państwo, uchwała numer w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Tam na podstawie artykułu Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą z dnia 13 sierpnia 2020 roku na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc w przedmiocie niewykonania remontu, budowy, przebudowy drogi wewnętrznej powiatowej przebiegającej przez działkę 132/1 w obrębie geodezyjnym Kiertyny Wielkie i Małe, gmina Bartoszyce, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Taki jest projekt tej uchwały. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do uchwały. I paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała, paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest podpis pani radcy prawnej Anny Kotik pod tym. I szanowni radni, bardzo bym prosił, żebyśmy to dzisiaj ze względu właśnie proceduralnych, czasowych, czyli terminów, przyjęli do porządku obrad jako punkt H. Bo mamy do G podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 8H. Punkt H jako rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i ta skarga będzie miała numer 151. Także proszę o przyjęcie porządku obrad wraz z tą naszą poprawką. Dziękuję Państwu bardzo. Musimy to przegłosować, czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem do porządku obrad punktu 8H dotyczącego skargi na działalność dyrektora Karola Łomeckiego. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Przeciw, ja jeszcze mam jedną uwagę. Tak?
Jeszcze pan starosta ma coś do powiedzenia. Tak, proszę. Bo szanowni państwo, w międzyczasie zadzwonił tutaj do mnie pan radny Marcin Przybysz, który ma techniczne kłopoty, żeby się w tej chwili z nami tutaj łączyć i oświadczył, że te wszystkie punkty, które mamy dzisiaj tutaj do wypełnienia i podjęcia uchwał, on za tymi uchwałami wszystkimi jest po prostu za. I prosiłbym tutaj panią Ulę, która obsługuje naszą radę, żeby przy oznaczeniu również traktowała pana Przybysza jako radnego, który zagłosował za tymi uchwałami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wynik tego głosowania, czyli 14 radnych głosowało za, 3 było nieobecnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że wniosek pana starosty o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty. Wobec tego możemy przystąpić w tej chwili do przegłosowania całego porządku obrad. Ja pozwolę go sobie szybciutko przeczytać. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 28 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 22, 23, 24, 25, 26 i 27 sesji Rady Powiatu. Informacje z posiedzenia Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacja uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2019 nadzoru wodnego w Kętrzynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Punkt siódmy, przedstawienie informacji o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, w tym stan inwestycji drogowych na rok 2020 i planowane inwestycje drogowe. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu na rok 2020, zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na 2030, na te lata właśnie. Punkt C, udzielenie pomocy finansowej powiatowi Przemyskiemu. Punkt siódmy, udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Punkt E, też pomoc finansowa gminie Sępopol. Punkt 6, udzielenie pomocy finansowej gminie Bisztynek. Punkt 9, powołanie lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w powiecie bartoszyckim. Punkt H, rozpatrzenie skargi na pana dyrektora właśnie Karola o to, co przed chwilą pan starosta wprowadził. Punkt 9, sprawy różne. No i punkt 10, zamknięcie obrad 28 zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie cały porządek obrad, który przed chwilą przeczytałem. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciw, a kto się z panów radnych wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty 14 głosami, czyli głosami wszystkich radnych, którzy są obecni na sesji. Szanowni państwo, przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu obrad z 22, 23, 24, 25, 26 i 28 sesji Rady Powiatu. Tak dużo tych protokołów z tego powodu, że w czasie wakacji mieliśmy kilka sesji. 27, tak. Tak, tak, oczywiście. Czyli jeszcze raz powtórzę. Sesja 22, 23, 24, 25, 26 i 27. Teraz jest w porządku. Dlatego, że w czasie wakacji było kilka sesji właśnie w trybie 15-7 i w związku z tym musimy te protokoły wszystkie zatwierdzić, przyjąć. Nie wpłynęły do mnie żadne uwagi dotyczące właśnie tych protokołów, więc stwierdzam, że panowie radni te protokoły przyjęli. Możemy wobec tego przejść do kolejnego punktu porządku obrad, ten punkt, czyli punktu piątego. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę pana starostę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy właśnie 17 a 28 dzisiejszą sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 30 czerwca a 28 września 2020 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 9 zwykłych posiedzeniach. To jest w dniach 3, 14 i 21 lipca, 4, 25 i 31 sierpnia, 8, 15 i 22 września bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 65, / 185, / 2020 z dnia 14 lipca bieżącego roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań współfinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz udzielenia pełnomocnictwa. I powyższą uchwałą został wyznaczony Zarząd Dróg Powiatowych do realizacji zadań znajdujących się w budżecie powiatu, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszu. Tym samym upoważnia się dyrektora Zarządu Dróg do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu powiatu jako beneficjenta w sprawach związanych z realizacją, rozliczeniem i kontrolą realizowanych zadań, między innymi przeprowadzenie procedur zamówień publicznych do realizacji zadań, zaciąganie zobowiązań do realizacji tychże zadań, podpisywanie niezbędnych umów, odbiór prac wykonywanych w ramach zadań, dokonywania rozliczeń finansowych, opisywanie faktur oraz podpisywania wniosków i płatności i występowanie z nimi do instytucji zarządzającej. Kolejna uchwała nr 65, / 186, / 2020 z dnia 14 lipca bieżącego roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 imienia Janusza Korczaka w Bartoszycach. Kolejna uchwała to uchwała nr 65, / 187, / 2020 z dnia 14 lipca bieżącego roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Bartoszycach. Kolejna uchwała nr 65, / 188 z dnia 14 lipca w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 3 w Bartoszycach. Szanowni Państwo, w ślad właśnie za tymi podjętymi na sesji czerwcowej uchwałami w sprawie przekształcenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia wspólnej obsługi dla placówek opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu, powyższe trzy uchwały nadają tymże placówkom regulamin organizacyjny. Kolejna uchwała nr 66, / 189, / 2020 z dnia 21 lipca bieżącego roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Uchwała nr 67, / 190, / 2020 z dnia 4 sierpnia bieżącego roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za drugi kwartał 2020 roku. Uchwała nr 67, / 191, / 2020 z dnia 4 sierpnia bieżącego roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała nr 67, / 192, / 2020 z dnia 4 sierpnia bieżącego roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środków trwałych. I tutaj niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zbycie poprzez sprzedaż środków trwałych, to jest dwóch ciągników marki Ursus, rok produkcji 1980, oraz dwóch przyczep, rok produkcji także 1980, będących na stanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach. Uchwała nr 68, / 193, / 2020 z dnia 25 sierpnia bieżącego roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2020 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Powyższa informacja została przedłożona w ustawowym terminie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Kolejna uchwała nr 68, / 194, / 2020 z dnia 25 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących powiatu jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczną, wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w roku szkolnym 2020-2021.
Uchwała numer 68, łamane na 195, łamane na 2020 z dnia 25 sierpnia bieżącego roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czynności administracyjno-technicznych w ramach realizowanego projektu. I upoważnienie dotyczy przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem opiekunom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz uzyskania podpisu biorącego sprzęt do używania na umowie użyczenia przedmiotowego sprzętu oraz do realizacji obowiązków wynikających z umów i przekazania środków ochrony osobistej opiekunom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zakupionych przez powiat w ramach projektu pod nazwą Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 i przygotowanie sprawozdań z realizacji tego projektu. Uchwała nr 69, łamane na 196, łamane na 2020 z dnia 31 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia. Powyższa uchwała udziela upoważnienia komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bartoszyckiego do występowania w jego imieniu w zakresie zawarcia realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez starostę Bartoszyckiego na użyczenie pomieszczeń o powierzchni 32,45 m2 oraz pomieszczenia garażowego o powierzchni 20,3 m2 położonych w obiekcie przy ulicy Warszawskiej 5 w Bartoszycach na realizację zadań Społecznej Straży Rybackiej. Uchwała nr 70, łamane na 197, łamane na 2020 z dnia 8 września bieżącego roku w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Powyższą uchwałą pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek Zarządu Powiatu Olsztyńskiego. Uchwała nr 70, łamane na 198, łamane na 2020 z dnia 8 września bieżącego roku w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Również i w tym przypadku wydaliśmy pozytywną opinię Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego. Uchwała nr 70, łamane na 199, łamane na 2020 z dnia 8 września bieżącego roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Uchwała nr 71, łamane na 200, łamane na 2020 z dnia 15 września bieżącego roku w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2021 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. Uchwała nr 71, łamane na 201, łamane na 2020 z dnia 15 września bieżącego roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj, Szanowni Państwo, do powyższego zadania zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i realizowanego w ramach projektu pod nazwą Program Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami 3. Tym samym dyrektor przedmiotowej jednostki organizacyjnej powiatu została upoważniona do wykonywania obowiązków z zaciąganiem zobowiązań i podpisywaniem dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem tego projektu włącznie. Uchwała nr 71, łamane na 202, łamane na 2020 z dnia 15 września bieżącego roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia takich jak laptopy. Ja może przy tym punkcie, Szanowni Państwo, dopowiem, że te 49 komputerów są już przez nas zakupione i w tym tygodniu fizycznie podzielone, oczywiście przydzielone wszystkim szkołom i w tym tygodniu fizycznie zostaną do tych szkół dostarczone. Wykorzystanie, tak jak tutaj Państwu przed chwilą czytałem, głównie na kształcenie na odległość, gdyby taka sytuacja musiała w naszych szkołach zaistnieć. Kolejna uchwała nr 72 na 203 łamane na 2020 z dnia 22 września bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. Uchwała nr 72 łamane na 204 łamane na 2020 z dnia 22 września bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego.
Uchwała nr 72/205/2020 z dnia 22 września bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. I tu, Szanowni Państwo, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu właśnie 22 września 2020 roku Zarząd zdecydował o skierowaniu wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie pod obrady tej sesji dzisiejszej projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora, co uczyniliśmy tutaj dzisiaj i przedstawiliśmy w porządku obrad, do zmiany porządku obrad wprowadziliśmy właśnie projekt tej uchwały, który będziemy potem głosować w kolejności. Chciałbym także Państwa poinformować, że w dniu 10 września 2020 roku dokonano uroczystego otwarcia drogi powiatowej nr 1380N Dęby Toprzyny. Jest to związane właśnie z realizacją inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby Toprzyny i zadanie to zrealizowano przy współudziale właśnie środków z Funduszu Dróg Samorządowych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W ramach niniejszej inwestycji zostało wykonane między innymi wzmocnienie konstrukcji jezdni, nowa nawierzchnia bitumiczna, wymiana przepustów pod koroną drogi, odnowa rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą tych robót, wyłonionym w drodze oczywiście przetargu publicznego, była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, spółka z o.o., ulica Olsztyńska i tak dalej, Lidzbark Warmiński. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 15 listopada 2019 roku. Odbiór techniczny wykonanych robót odbył się w dniu 21 sierpnia 2020 roku. Koszty poniesione w roku 2019 na realizację tego zadania wyniosły 489 534,32 zł 32 grosze brutto. Koszty poniesione w roku 2020, bo to realizacja była dwuetapowa, na realizację zadania wyniosły 6 730 042 zł 32 grosze brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota 7 219 576 złotych 64 grosze. W tym roboty budowlane to jest 7 189 497 złotych 94 grosze. Nadzór inwestorski to kwota 28 tysięcy złotych. Tablice informacyjne to kwota 2078 złotych 70 groszy. Nadzór nad wykonaniem tych wszystkich robót pełnił pan Leszek Michałek, w ogóle pierwszy dyrektor naszego Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc, ceniony do dzisiaj drogowiec naszego regionu. Szanowni Państwo, wartość pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 3 609 788 zł. W związku z czym wkład własny wyniósł drugą połowę tego zadania i stanowi to kwotę 3 609 788 zł i 64 grosze, czyli wydaliśmy więcej. Szanowni Państwo, przy okazji tej inwestycji chciałbym też tutaj Państwa poinformować, że w związku z przyłączeniem naszego budynku, w którym mieści się w tej chwili Wydział Komunikacji, do przyłącza grzewczego przez firmę Cowik, nie będziemy realizowali przewidzianej tutaj w projekcie, w planie naszym inwestycyjnym tych zadań związanych tam z remontem elewacji, robienia opaski. Te środki, które z tego tytułu pozostaną jakby wolne, przeznaczymy najprawdopodobniej na inwestycje związane ze wszelkimi sprawami związanymi z przeciwpożarowymi kłopotami, które mają nasze instytucje. Szanowni Państwo, no oczywiście tradycyjnie w tym naszym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Korzystając może, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc, a może szczególnie nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele naszych szkół, uczniowie, bo nie wiemy, jak ta nasza sytuacja z tym SARS-em CoV-2 się rozwinie w naszym powiecie. Nie jest w tej chwili najlepiej. Tu przy okazji Państwu powiem, że na dzisiaj wystąpiły zakażenia w ilości 21, nowe zakażenia. Do wymazów przeznaczonych są przeznaczone 43 osoby jeszcze w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, więc no, należy się spodziewać, że
to nowe ognisko, które powstało w zakładzie, jednym z zakładów pracy, no przyniesie też naprawdę, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, takie złe żniwo w postaci zakażonych osób. Dlatego też chciałbym zaapelować do wszystkich, żebyśmy traktowali naprawdę bardzo poważnie te wszystkie obostrzenia. Chciałbym tutaj z tej okazji przeprosić również wszystkich tych mieszkańców, którzy w jakiś tam sposób mają utrudniony dostęp do naszych instytucji, szczególnie związanych, powiedzmy, z Wydziałem Komunikacji. Ja o tym jeszcze będę mówił później w sprawach różnych, bo zmieniliśmy trochę tryb przyjmowania interesantów właśnie w tym wydziale. Ale jeśli chodzi o pozostałe instytucje, to pracujemy oczywiście w trybie zamkniętym. Jeśli interesanci muszą się z nami spotkać, to oczywiście się umawiamy przy no, przestrzeganiu wszelkich reżimów sanitarnych. Możemy wtedy się spotykać, ale wszystkie sprawy załatwiamy, że tak powiem, w większości online. Dlatego też proszę jeszcze o cierpliwość. Cały czas się przymierzamy do tego, żeby urząd został otworzony, ale jak Państwo sami wiedzą i słyszą z informacji, no nie jest to takie proste. A niektórzy, co bardziej nerwowi, twierdzą, że cóż to tam takiego wielkiego. No ale chcę Państwu uzmysłowić jedną rzecz. Pracujemy w takim trybie, który troszkę utrudnia Państwu dostęp do nas, ale sprawy są załatwiane. A jeżeli okaże się, że ktokolwiek z nas jest zakażony wirusem, no to zamykamy cały urząd i wtedy tych, nie wiem, 10 dni jesteśmy co najmniej wyłączeni wszyscy i to dopiero byłyby kłopoty. Dlatego proszę, żebyście Państwo nas tutaj zrozumieli i to nasze, i te nasze działania, takie właśnie związane z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi, bo to jest niezwykle konieczne dla zachowania również zdrowia Państwa, jak i naszego. Wirus rozprzestrzenia się drogami takimi, którymi chce i nie mamy na to za dużego wpływu, ale apeluję, żeby jednak te maseczki nosić, żeby tę odległość społeczną przynajmniej w wielkości 1,5 metra, 2 metrów jednak zachowywać, no i nie przebywać w tych miejscach takich największych zgromadzeń, jeżeli to nie jest konieczne. Szanowni Państwo, korzystam też z tej okazji, bo nie wiemy właśnie, jak będzie wyglądała przyszła sesja i kiedy ona się odbędzie. Chciałbym tutaj właśnie Państwu dyrektorom, nauczycielom, uczniom, wszystkim osobom związanym z pracą administracji i obsłudze, związanych z pracą w naszych szkołach, w naszej oświacie, w związku z bardzo szybko zbliżającym się Świętem Edukacji Narodowej w dniu 14 października życzyć naprawdę wytrwałości, cierpliwości, no i jakby tego uśmiechu i takiego, nie wiem, chciałbym, żebyście Państwo rozumieli, tego dobrego wewnętrznego ducha, który pozwoli nam przetrwać te trudne czasy, który pozwoli nam również no, właściwie nauczać dzieci i młodzież, bo zdalne nauczanie, jak się okazuje, no to jest rzecz, która w jakiś tam sposób załatwia nam te sprawy. Ale w opinii większości rodziców, w opinii większości samych uczniów, jednak bezpośredni kontakt z nauczycielem w klasie to jest to, na co powinniśmy stawiać. I tak też i nasz rząd, i my tutaj w powiecie bartoszyckim postawiliśmy na nauczanie tradycyjne. Dlatego też bardzo serdecznie tutaj chcemy podziękować nauczycielom, że zrobią wszystko, bo ja wierzę w to, żeby to nauczanie odbywało się właśnie w ilości jak największej, żeby tylko zdalnego nauczania w przypadkach, gdyby stwierdzono gdzieś zakażenie COVID-em, no, były te sytuacje jak najrzadsze. Tego Państwu naprawdę życzymy. No i gratulujemy no, z okazji tego święta. Mam nadzieję, że dyrektorzy szkół, pomimo tych bardzo takich okrojonych, ograniczonych budżetów, trudnej sytuacji budżetowej, przygotowali jakieś środki na nagrody dla Państwa. Być może też mamy jakieś fundusze w szkołach, które pozwolą i staroście przyznać te nagrody. Jeżeli się okaże, że finanse nam na to pozwolą, to takie nagrody, taka forma podziękowania oczywiście nastąpi, bo myślę, że warto. Także raz jeszcze wszystkim dyrektorom, nauczycielom, uczniom, pracownikom obsługi administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. Przetrwajmy te trudne czasy, a będzie na pewno za chwilę dużo, dużo lepiej i ciekawiej. A doświadczenia, które tutaj wszyscy jakby nabywamy, no pomogą nam, myślę, w przyszłości na zdecydowanie efektywniejszą pracę i z młodzieżą, i młodzieży z uczącymi. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, gratuluję i pozdrawiam nauczycieli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście. Ja oczywiście przyłączam się do tych życzeń.
Sam jestem nauczycielem, więc mogę powiedzieć koleżanki i koledzy, wszystkiego dobrego. Życzę wam dużo radości i owocnej pracy, również całej obsłudze oświaty. Wszystkiego dobrego. Jak państwo widzicie, zarząd w czasie wakacji nie próżnował, w zasadzie nie miał wakacji, pracował bardzo ciężko i za to dziękujemy. I zresztą dowodem na to jest to, że tyle sesji się odbyło w czasie wakacji. Szanowni państwo, jeszcze prosił głos pan wicestarosta, bardzo proszę. Ja również do tej części dołączam, ale jeszcze mam taką informację, bo dzwonił radny Figat Mirosław, że ma problemy z łączeniem, jak podobno wcześniej było, że jest za wszystkimi uchwałami na dzisiejszej sesji, ale może nie być obecny przy głosowaniu, bo coś tam ma jakieś połączenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, to jest złośliwość przedmiotów martwych. Czasami z internetem też tak bywa. Oczywiście przyjmujemy to do wiadomości. Pana Mirosława też pozdrawiamy tutaj. Szanowni państwo, jeszcze raz dziękując panu staroście za wystąpienie, za te wszystkie uwagi dotyczące COVID-u, prawda, o tym, żebyśmy zachowywali te wszystkie rygory covidowe, bo dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2019 nadzoru wodnego w Kętrzynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wszyscy radni otrzymali to sprawozdanie. Mam nadzieję, że się wszyscy zapoznali. Jest to sprawozdanie, które po prostu jest przedstawione do wiadomości radnych, więc mogę śmiało powiedzieć, że radni się z tym zapoznali i możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, czyli siódmego. Jest to przedstawienie informacji o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, czyli stan inwestycji drogowych w roku 2020 i planowane inwestycje drogowe. Jest z nami pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Karol Łomecki. I czy pan Karol chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie, wobec tego radni się z tym zapoznali. Oczywiście to wszystko jest znane. Szanowni państwo, możemy przejść w tej chwili do kolejnego punktu, czyli podjęcia uchwał w sprawach. Na początku chciałbym państwa poinformować, że w piątek, ostatni piątek, odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Innych Powiatowych i komisja wydała opinię w tych właśnie, w sprawie tych wszystkich uchwał i informuję państwa, że wszystkie opinie dotyczące tych uchwał, które dzisiaj będą procedowane, są pozytywne. Także już ja nie będę przy każdej uchwale o tym mówił. Mówię to na początku, że wszędzie jest uchwała, jest opinia pozytywna. I przechodzimy do, w takim razie, do podjęcia uchwał w sprawach, czyli punkt A, zmiany w budżecie powiatu na rok 2020. Szanowni państwo, ta uchwała była oczywiście również omawiana na komisji bardzo dokładnie. Wobec tego pozwólcie państwo, że ja ją tak szybciutko przeczytam, żebyśmy wiedzieli po prostu, o co chodzi. Uchwała numer 28/144/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Tu następuje podstawa prawna projektu uchwały i projekt uchwały brzmi w następujący sposób. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2,022,679,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 91 664 665 zł 19 groszy. Punkt A. Dochody bieżące w wysokości 84 385 zł 406 zł 51 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 7 279 258 zł 68 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o 921 163 zł 48 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi paragrafu drugiego. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 97 299 727 zł 35 groszy, a wydatki bieżące w wysokości 78 854 493 zł 77 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 18 445 233 zł 58 groszy. Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b. Punkt czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 450 120 zł 23 grosze zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki związane z realizacją punkt pierwszy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4. Punkt drugi zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 635 062 zł 16 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 363 700 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 271 362 zł 16 groszy. Przychody budżetu w wysokości 8 971 362 zł i 16 groszy. Rozchody w wysokości 3 336 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf czwarty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 61 740 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, czyli nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi ta rezerwa 1 120 212 zł 26 groszy. Zmniejsza się rezerwę ogólną na kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu przemyskiego w związku ze szkodami wyrządzonymi przez żywioł w kwocie 5 000. Wsparcie finansowe gminie Bartoszyce na zakup kapsuły do defibrylatora w kwocie 2,5 tysiąca, dofinansowanie zadania remont stanicy w miejscowości Stopki gminie Sępopol 4 tysiące, remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w kwocie 11 tysięcy i dotacja gminie Biszczynek na poprawę bezpieczeństwa w kwocie 2,5 tysiąca. I rezerwa ogólna po zmianie wynosi 262 200 zł. Te sumy, które tutaj czytam, to są, one się odnoszą do uchwał, które za chwileczkę zresztą podejmiemy. Paragraf piąty. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4, 6 i artykuł 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1396 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Dochody w wysokości 267 047 zł i wydatki w wysokości takiej samej, czyli 267 047 zł. Paragraf szósty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.
Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, proszę Państwa, uchwała. Tak jak powiedziałem, jest opinia pozytywna i proponuję przejść do głosowania. Czyli kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanej przed chwilą przeze mnie uchwały, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy na dwóch radnych. Pan Ireneusz i Pan Piotr. Pan Piotr już zagłosował. I Pan Ireneusz też. Stwierdzam, że 14 radnych, czyli wszyscy obecni na dzisiejszej sesji, zagłosowali za tą uchwałą. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu tę uchwałę przyjęła. Kolejna uchwała numer 147/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie udzielenia... Ojej, przepraszam, najmocniej przepraszam. No, zapomniałem oczywiście, że tak, przecież za dużo kartek przyłożyłem, to dlatego, przepraszam najmocniej. Czyli wracam do punktu wyjścia. Czyli uchwała numer 28/145/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Pozwólcie Państwo, że ja już nie będę czytał, ponieważ ona dotyczy tak naprawdę dokładnie tego samego, co czytałem przed chwilą. Dlatego przejdziemy od razu do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numer 28/145/2020? Kto jest przeciw, a kto się z Panów Radnych wstrzymał? Jeszcze Pan Robert. Czekamy. No, jest już w porządku. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu uchwałę przyjęła. Kolejna uchwała numer 28/146/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu. Tu następuje podstawa prawna tej uchwały i jest treść następująca. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszyckiego pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R Brzuska, Huta Brzuska. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego. Przepraszam bardzo, na rok 2020 w wysokości 5000 zł. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a Powiatem Przemyskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach oraz w BIP-ie, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy do głosowania. Pomagać trzeba, więc kto jest za tą uchwałą, kto się wstrzymał, a kto jest przeciwny. Jeszcze Pan Ireneusz. Już. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę dotyczącą pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu. No i teraz ta uchwała, którą wcześniej już zacząłem czytać,
przez pomyłkę, czyli uchwała numer 28 łamane na 147 łamane na 2020. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Po podstawie prawnej treść jest następująca. Paragraf pierwszy. Z budżetu powiatu bartoszyckiego zostanie udzielona gminie Bartoszyce pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 2,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kapsuły do defibrylatora AED, który został zakupiony w miejscowości Wojciechy. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2020. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki i termin udzielania dotacji oraz zasady jej rozliczania określi umowa zawarta między powiatem bartoszyckim a gminą Bartoszyce. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za uchwałą, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tę uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy też pomocy finansowej. To jest to uchwała numer 28 łamane na 148 łamane na 20 i po w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol i po podstawie prawnej treść jest następująca. Z budżetu powiatu bartoszyckiego, to jest paragraf pierwszy, zostanie udzielona gminie Sępopol pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 4000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą remont stanicy w miejscowości Stopki gmina Sępopol w ramach konkursu Łączy nas turystyka. Przepraszam, zgłasza się pani. Panie Przewodniczący, ponieważ konsultacja z gminą Sępopol następuje, ja dałam dla Wydziału Promocji informację, że tam zmiana jest przewodniczącego, tak? Jest remont modernizacyjny. Nie, to jest W którym to miejscu to jest zmiana? Remont modernizacyjnej stanicy w miejscowości Stopki gmina. Tak, już mam. Tak, wszystko jest jasne. Więc przeczytam już po zmianie. Proszę Państwa, bo to chodzi o to, żeby te zadania były nazwane dokładnie zgodnie z tym, z klasyfikacją budżetową. I w związku z tym treść tego paragrafu pierwszego będzie brzmiała w następujący sposób. Z budżetu powiatu bartoszyckiego zostanie udzielona gminie Sępopol pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 4000 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą remont modernizacyjnej stanicy w miejscowości Stopki gmina Sępopol. O. W ramach konkursu Łączy nas turystyka. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2020. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki i termin udzielania dotacji oraz zasady jej rozliczania określi umowa zawarta między powiatem bartoszyckim a gminą Sępopol. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej. Szanowni Państwo, możemy wobec tego przystąpić do głosowania nad tą uchwałą. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu uchwałę przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 28 łamane na 149 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego. Też podstawa prawna. Wcześniej jest w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Biszczynek. Paragraf pierwszy. Udziela się gminie Biszczynek pomocy finansowej z budżetu powiatu bartoszyckiego w roku 2020 w formie dotacji celowej w wysokości 2,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na zakup 6 par rękawic specjalistycznych ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczynku celem poprawy
bezpieczeństwa pożarowego gminy Bisztynek. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem bartoszyckim a gminą Bisztynek. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy przystąpić do przegłosowania tej uchwały. Wobec tego bardzo proszę, kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał od głosu. Jeszcze pan Jurek. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie uchwałę przyjęła. Kolejna uchwała dotyczy, jest to uchwała numer 28/150/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w powiecie bartoszyckim. Tu następuje. Ja uczestniczyłem w posiedzeniu komisji naszej budżetowej. Tam było szereg pytań odnośnie względów prawnych przygotowania tej uchwały. Pani ma pani mecenas, ja bym prosiła, aby pani sekretarz przybliżyła względem prawnym zasadność tej uchwały. Tak, ja za chwileczkę. Ja za chwileczkę panią sekretarz poproszę, tylko pozwólcie państwo, że ja przeczytam uchwałę. Paragraf pierwszy. Z dniem 10 września 2020 roku powołuje się lokalny ośrodek wiedzy i edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencjału powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z siedzibą w Bartoszycach. Paragraf drugi. Zasady funkcjonowania i organizację lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji stanowi porozumienie partnerskie, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały. Punkt. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10 września 2020 roku. I punkt drugi tego paragrafu. Uchwała podlega publikacji na stronie biura, Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Uzasadnienie może też przeczytam. Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji powoływany jest do życia na bazie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z siedzibą w Bartoszycach z udziałem partnerów, przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, którego głównym celem będzie zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Powołanie tej instytucji jest korzystne dla rozwoju społeczności lokalnej. Zachodzi więc konieczność jak najszybszego wdrożenia jego działalności. W dniu 10 września 2020 roku została podpisana umowa na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – Nowe Oblicze Edukacji dla Dorosłych, wdrażanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cele szczegółowe określa porozumienie partnerskie stanowiące załącznik do uchwały. I teraz bardzo proszę panią sekretarz o wypowiedź w tej sprawie. Tak, bardzo proszę do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, to krótka taka informacja do wszystkich oczywiście Państwa, którzy mieliście wątpliwości legislacyjne, prawne. Polskie prawodawstwo dopuszcza wejście w życie aktów prawa z datą wsteczną. Dopuszcza w sytuacjach, w których ten akt nie godziłby w interesy po prostu ludzi, czyli chodzi o podatki wsteczne i tak dalej. W takim układzie nie ma tutaj ingerencji ani w decyzje, ani konsekwencje dla skutki takie prawne dla mieszkańców. W związku z tym polskie prawodawstwo dopuszcza. Również techniki prawodawstwa, konstrukcji samych ustaw czy uchwał
określone przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu dopuszczają takie sformułowania i takie zapisy. To jak gdyby taka krótka informacja. Ponadto pod projektem uchwały jest adnotacja i pieczątka radcy prawnego mecenas Wiolety Rynkiewicz, która się podpisała i sprawdziła ten projekt uchwały pod względem formalno-prawnym. W polskim prawodawstwie oczywiście stosuje się wyjątkowo takie rozwiązania, niemniej jednak one są zgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani sekretarz. Ja myślę, że to jakby wyczerpuje wszystkie wyjaśnienia. Tak, tak, to co pan starosta właśnie mówi, że tego typu działanie nie przynosi skutków ujemnych, a wręcz przeciwnie, prawda? Czyli skutki pozytywne dla społeczeństwa i dlatego ta procedura została tutaj zastosowana. Pytania były w tym kierunku, że zarząd jakby wcześniej podpisał porozumienie bez uchwały, dopiero dzisiaj podejmujemy. Tak. Ale taka była potrzeba czasu. Także jak widzicie państwo, czasami trzeba działać tak, żeby było po prostu dobrze dla społeczeństwa. Po to my jesteśmy. Szanowni państwo, wobec tego chyba możemy przejść do głosowania nad tą uchwałą, czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w powiecie, w skrócie LOWE. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy. No, tu już niejednogłośnie, także stwierdzam, że Rada oczywiście przyjęła tę uchwałę. Głosami 12 radnych było za, 2 radnych się wstrzymało od głosu, ale uchwała jest przyjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to już uchwała, która została dzisiaj wprowadzona do porządku obrad, czyli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Rada Powiatu, projekt uchwały jest następujący. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą z dnia 13 sierpnia 2020 roku na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc w przedmiocie niewykonania remontu budowy, przebudowy drogi wewnętrznej powiatowej przebiegającej przez działkę 132 łamane przez 1 w obrębie geodezyjnym Kiertyny Wielkie i Małe gmina Bartoszyce, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi tego paragrafu to uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do uchwały. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, co też uczynił. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przypominam, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje przyjęcie tej uchwały, czyli uznania skargi za bezzasadną. Czy wobec tego możemy przystąpić do głosowania? Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który przed chwilą przeczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą skargi zgodnie z propozycją Komisji Skarg i Wniosków, czyli skarga została uznana za niezasadną. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Tym razem są to sprawy różne, ponieważ już uchwały wszystkie przewidziane do
uchwalenia zostały już uchwalone. Sprawy różne. Czy ktoś z panów radnych chciałby pan starosta się zgłasza, także panie starosto, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tu zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą chciałem państwu, zwracam się tutaj przede wszystkim do naszych mieszkańców, do wszystkich tych, którzy są zainteresowani pracą naszego starostwa i naszych poszczególnych wydziałów, o informację, przekażę państwu informację dotyczącą zmian w pracy Wydziału Komunikacji. Otóż te zmiany będą widoczne na tablicach ogłoszeń naszych, na drzwiach wejściowych zarówno do starostwa, jak i do Wydziału Komunikacji, na Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej naszego powiatu. Oczywiście można się również dowiadywać telefonicznie na taki ogólny numer naszego sekretariatu 89 762 17 20. Tam pani sekretarka udzieli państwu szczegółowych informacji, gdzie i z kim i w jaki sposób się można skontaktować, jeśli chodzi o Wydział Komunikacji. Szanowni państwo, zostało wydane takie zarządzenie numer 31/2020 starosty Bartoszyckiego z dnia właśnie 24 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach oraz filii w Górowie i Ławeckim podczas epidemii związanej z COVID-19. I tutaj na podstawie artykułu 34 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 98 roku o samorządzie powiatowym zarządzam, co następuje. Paragraf pierwszy. Od dnia 28 września 2020 roku Wydział Komunikacji oraz filia prowadzi po pierwsze bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 14. Po drugie poprzez kontakt telefoniczny. Rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów, tutaj są właśnie te numery, ja nie będę ich tutaj czytał, bo to tak niewygodnie państwu będzie zapisywać, ale tak jak powiedziałem, na tych wszystkich nośnikach, o których na początku tutaj, które na początku wymieniłem, te numery są. Te numery właśnie dotyczą rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, uprawnień transportowych, OSK instruktorów, SKP diagności, też jest numer podany i filia w Górowie i Ławeckim też jest numer podany. Punkt drugi paragrafu pierwszego brzmi następująco. Ponadto wprowadza się możliwość telefonicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach w sprawach dotyczących rejestracji i wyrejestrowania. Rezerwację na bieżący tydzień będzie można dokonać pod numerem 539 782 542 w godzinach od poniedziałku do piątku od 7.30 do 9.00. W tych godzinach można dzwonić na ten numer i się rejestrować. Punkt trzeci. Do budynku Wydziału Komunikacji oraz filii może wejść jednocześnie tylko tylu interesantów, ile w danym momencie jest wolnych stanowisk obsługi. Informacji w tym zakresie będzie udzielał pracownik starostwa, który tam będzie w pobliżu. W budynkach poza pracownikami starostwa mogą przebywać wyłącznie osoby obsługiwane. Punkt czwarty brzmi tak. Obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do zakrywania ust i nosa, maseczka, przyłbica czy inna forma typu chusta, jak również zobowiązane są do zdezynfekowania rąk za pomocą środków dostępnych przy wejściach do budynku. Osoby, które nie zastosują się do wyżej wymienionych obowiązków, po prostu nie zostaną obsłużone i obowiązane będą jakby opuścić budynek. Szanowni państwo, punkt piąty. Ponadto wszystkim osobom wchodzącym do budynku Wydziału Komunikacji w Bartoszycach będzie mierzona temperatura. W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 37 stopni, taka osoba po prostu nie będzie wpuszczana do budynku urzędu. Paragraf drugi. Z dniem 28 września 2020 roku uchyla się zarządzenie nr 29/2020 starosty Bartoszyckiego z dnia 3 września 2020 w sprawie organizacji pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach oraz filii w Górowie i Ławeckim podczas epidemii związanej z COVID-19. To zarządzenie obowiązuje do odwołania, a wykonanie zarządzenia po prostu polecam wszystkim pracownikom naszego starostwa. Szanowni państwo, ja już tu państwa przepraszałem za te niedogodności. Raz jeszcze chcę poprosić państwa o wyrozumiałość. To, co jest możliwe do wykonania z naszej strony, aby państwu było łatwiej i szybciej załatwiać swoje sprawy, to czynimy. Na razie sytuacja jest taka, że w tej chwili otrzymałem informację, że osób aktywnych, czyli zakażonych jest w naszym powiecie w tej chwili 24 osoby.
więc powiększyło się to o te 3. Mówię, dzisiaj będzie jeszcze, jutro będą przeprowadzane wymazy. Myślę, że ta liczba może wzrosnąć, obyśmy nie doszli z powrotem do strefy żółtej. Ale to, Szanowni Państwo, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. No, miejmy się na baczności, bądźmy naprawdę ostrożni. Wykonujmy te proste zalecenia, maseczka, odległości, dezynfekcja rąk w szczególności i myślę, że to powinno nam wystarczyć do tego, żebyśmy ograniczyli rozprzestrzenianie się tego wirusa SARS-CoV-2. Także raz jeszcze proszę o to, o wyrozumiałość i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Ja oczywiście popieram to wszystko i też apeluję do państwa o przestrzeganie wszelkiego rodzaju nakazów mających na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i abyśmy po prostu zdrowi byli i żeby tych zakażeń było jak najmniej, a najlepiej, żeby ich wcale nie było. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 28. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.